8 sierpnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień, w którym powiemy. Wypadki na drogach. Kolejne obywatelskie zatrzymanie pijanego, tym razem na Budryka. Nielegalny biznes 44-letniego bełchatowianina. Tani Bełchatów. Energetyczne święto. Akcja pobierania krwi w ramach obchodów Dnia Energetyka. Im cieplej, tym więcej niebezpiecznych zdarzeń na drogach. Wysoka temperatura powoduje szybsze zmęczenie jazdą czy zaburzenia koncentracji. Jak podkreślają specjaliści, tak wysoka temperatura może powodować szybsze zmęczenie, zaburzenia koncentracji, a gorsza dyspozycyjność kierowcy przekłada się bezpośrednio na styl i technikę jazdy. Dzisiaj około godziny 10 doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia. Kierująca Skodą Octavią, jadąc z Piotrkowa Trybunalskiego w kierunku Bełchatowa, nagle zjechała z drogi i dachowała na poboczu. Kobieta została uwięziona w aucie. Natychmiast na pomoc ruszyli strażacy. Poszkodowana karetką pogotowia została przewieziona do bełchatowskiego szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, kierująca miała zasnąć za kierownicą, czego skutkiem było zjechanie na pobocze i dachowanie. Przed godziną 11 w Bełchatowie doszło do kolizji na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy z ulicą Czapliniecką. 30-letni kierujący samochodem osobowym marki Peugeot, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo BMW, którym kierowała 45-letnia bełchatowianka. Na skutek uderzenia jej samochód odbił i zahaczył o kolejny, tym razem o Skodę Octavia. Sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł. Nikomu nic się nie stało, naprawy jednak wymagają zniszczone samochody. Wsiadł do samochodu, odpalił go i miał zamiar odjechać, ale w czynności tej przeszkodził mu inny mężczyzna. I można śmiało powiedzieć, że brawo dla tego pana, bo kierowca miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Postawą godną naśladowania wykazał się 31-letni mieszkaniec Bełchatowa, który w miniony piątek na ulicy Budryka, tuż przed godziną 18, dokonał ujęcia nietrzeźwego kierowcy, który próbował odjechać z parkingu. Wcześniej podejrzenie 31-latka wzbudził chwiejny krok oraz to, że wsiada do samochodu. O wszystkim oczywiście poinformował policję. Badanie alkomatem wykazało, że 50-letni mieszkaniec gminy Bełchatów wsiadł za kierownicę, mając 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci na miejscu zatrzymali mu prawo jazdy. Teraz grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. To kolejne obywatelskie ujęcie pijanego w przeciągu kilkunastu dni. Przypomnijmy, podobnie zachowali się młodzi mieszkańcy miasta, którzy przy ulicy Piłsudskiego ujęli nietrzeźwego kierowcę Deo Ulanos. Jak się później okazało, miał prawie 2 promile alkoholu. Nasi mieszkańcy coraz częściej wykazują się taką godną naśladowania, wzorową postawą, za co bardzo dziękujemy, bo pomagają nam w eliminowaniu potencjalnych zabójców na drogach, bo tak należy mówić o osobach, które pijane, nietrzeźwe wsiadają za kierownicę i decydują się jechać. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa. Następnie taką osobę należy niezwłocznie przekazać policji. 149 zabezpieczonych krzaków konopi indyjskiej oraz 2 osoby zatrzymane. To finał akcji pajęczańskich kryminalnych. Podejrzani o uprawę konopi indyjskich to 44-letni mieszkaniec Bełchatowa i 50-letni mieszkaniec gminy Sulmierzyce. Teraz zatrzymanym mężczyznom grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Kryminalni z Pajęczna zatrzymali 50-letniego mieszkańca gminy Sulmierzyce, podejrzewanego o uprawę konopi indyjskiej. Do zatrzymania doszło w związku z podejrzeniem, że mężczyzna mógł posiadać środki odurzające. Po sprawdzeniu terenu posesji policjanci znaleźli 149 krzaków konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu. Z takiej ilości roślin można było uzyskać około 5 kg suszu o czarnorynkowej wartości 140 tysięcy złotych. Kilka dni później został zatrzymany 44-letni mieszkaniec Bełchatowa, który był pomysłowy
pomysłodawcą nielegalnego biznesu. Mężczyzna posiadał przy sobie susz konopi indyjskiej. Jak ustalono, 44-letni bełchatowianin był już wielokrotnie karany za tego typu przestępstwa. Obaj zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. Za to przestępstwo grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Urząd Miasta Warszawy obniżył ceny wody i ścieków. Od 2 czerwca mieszkańcy stolicy płacą łącznie 1,62 zł mniej za wodę i odprowadzanie ścieków. Wcześniej płacili 11,47, teraz płacą 9,85. Niestety, w Bełchatowie dzięki ogłaszanemu przez Wodkan jako sukces utrzymaniu cen, za wodę i ścieki płacimy 11,67, a więc już o 1,82 zł więcej niż warszawiacy. Stachurski i Blue Cafe to gwiazdy, które w tym roku bawiły mieszkańców Bełchatowa w ramach festynu z okazji Dnia Energetyka. Ale oprócz nich na scenie nie zabrakło też przedstawień i animacji dla dzieci. Plac Narutowicza w minioną sobotę tętnił życiem. W ramach obchodów Dnia Energetyka, jak co roku, zorganizowano także wydarzenia towarzyszące. Na boisku ze sztuczną nawierzchnią za halą widowiskowo-sportową rozegrano mecz piłki nożnej. Naprzeciwko siebie stanęły drużyny dyrekcji i związków zawodowych. Walka była zacięta, lał się pot i to nie tylko z uwagi na trudne zagrania, ale także na wyjątkową aurę. Upał dawał się we znaki wszystkim uczestnikom. Ostatecznie z tropikalną aurą lepiej poradzili sobie reprezentanci dyrekcji, którzy po zaciętej walce zeszli z boiska ze zwycięskim pucharem, pokonując przeciwników 5-3 i powtarzając ubiegłoroczny sukces. Nagrodę dyrektora oddziału dla króla strzelców zgarnął Piotr Płaza, natomiast najstarszym zawodnikiem był Stanisław Szynkowski, uhonorowany okazałą statuetką przez dyrektora. W ramach wydarzeń towarzyszących Dniom Energetyka także na Strzelnicy Sokolik sporo się działo. Klub Jupiter, sekcja strzelecka, zaprosiła na zawody. Turniej rozgrywany był w 4 kategoriach wiekowych, w konkurencji karabinu pneumatycznego. Chętnych do sprawdzenia swojej celności nie brakowało. Na starcie pojawiło się ponad 40 osób. Najlepiej w kategorii dzieci zaprezentowała się Natalia Matoszek, w kategorii młodzież Dawid Czaiński. W kategorii kobiet świetną celnością wykazała się Anna Sobolewska, natomiast wśród mężczyzn równych sobie nie miał Sławomir Mraz. Ponad 10 litrów krwi udało się zebrać podczas akcji zbiorowego pobierania krwi, którą 4 sierpnia zorganizował klub HDK przy elektrowni Bełchatów. Akcję przeprowadzono w ramach obchodów Dnia Energetyka 2018. Zbiórka krwi trwała blisko 4 godziny. Jak podkreślają organizatorzy, z roku na rok przybywa sympatyków energetycznej akcji. Osób, które dzielą się tym, co mają najcenniejsze. W tegoroczną akcję oprócz doświadczonych krwiodawców z klubu HDK PCK przy elektrowni Bełchatów włączy czyli się licznie także mieszkańcy regionu bełchatowskiego. Warto zaznaczyć, że w okresie letnim zapotrzebowanie na krew jest bardzo duże. Krwiodawcy wyjeżdżają na urlopy, a w tym czasie zdarza się dużo wypadków i sytuacji, gdzie krew jest niezbędna. Klub honorowych dawców krwi przy kopalni Bełchatów organizuje akcję poboru krwi. Odbędzie się ona 10 sierpnia w godzinach od 8 do 12 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Jest to akcja otwarta, dlatego mile widziani są wszyscy, którzy chcą podzielić się darem życia. Pamiętajmy jednak o tym, że zgłaszając się do oddania krwi, trzeba być zdrowym, wypoczętym i po lekkim posiłku. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.